Witam wszystkich w kolejnym odcinku. W dzisiejszym epizodzie zaprezentuję Wam, jak wyglądał udział Węgrów w bitwie o Stalingrad podczas II wojny światowej. Jeżeli chcesz wesprzeć działalność kanału, wejdź na patronite.pl/beczkaprochu. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji. To bardzo pomaga w promowaniu materiałów. Zapraszam do odsłuchu. Węgrzy oficjalnie wypowiedzieli wojnę Związkowi Radzieckiemu 27 czerwca 1941 roku, a więc zaledwie kilka dni po rozpoczęciu operacji Barbarossa przez Niemców. Bezpośrednim casus belli dla rządu węgierskiego był radziecki nalot na miasto Koszyce, które od arbitrażu wiedeńskiego znajdowało się w granicach Królestwa Węgier. Węgierskie wojsko nie było początkowo uwzględnione w niemieckich planach ofensywy na wschód. Wiązało się to m.in. z nieufnością Hitlera w stosunku do Horthy'ego. Zresztą wśród samych elit węgierskich toczyła się dyskusja na temat tego, czy wojsko madziarskie powinno wziąć udział w wyprawie na wschód. W przeciwieństwie do Rumunów, którzy mieli porachunki terytorialne do wyrównania, Węgrzy takich z Sowietami nie mieli. Ponadto marszałek Antonescu liczył na to, że jeśli armia rumuńska spisze się na wschodzie, Niemcy mogą powrócić do kwestii przynależności północnej Transylwanii. Zatem nie ma się co dziwić, że Rumunia i Słowacja, będąca de facto protektoratem Niemiec, wypowiedziały wojnę Związkowi Sowieckiemu. Węgrzy zerwali tylko relacje dyplomatyczne. Horthy wysłał list do Hitlera, w którym tłumaczył brak wypowiedzenia wojny tym, że Węgry nie mają żadnych realnych powodów, by wypowiedzieć wojnę Moskwie. Z tego też względu wokół wspomnianego nalotu na Koszyce narosło wiele kontrowersji i teorii spiskowych, które obwiniały Niemców o wykonanie tzw. fałszywej flagi. Jednak wydaje się, że bardziej prawdopodobnym może być zwykła pomyłka radzieckich pilotów. Pamiętajmy, że Koszyce znajdowały się niecałe 10 km od słowackiej granicy. Granicy, która była bardzo młoda i miała zaledwie 3 lata. Radzieccy lotnicy do lotów używali w dużej mierze nieaktualnych map sprzed 1938 roku i stąd może wynikać ta pomyłka. W każdym razie, co jest dla naszej historii najważniejsze, w Budapeszcie po przebadaniu tego incydentu zdecydowano się wypowiedzieć wojnę Związkowi Sowieckiemu. W pierwszym roku wojny w kampanii miała udział wziąć tzw. Grupa Karpacka, która liczyła niecałe 40 tysięcy żołnierzy. Po inwazji na Jugosławię armia węgierska została zdemobilizowana, by odciążyć węgierską gospodarkę. Ponadto przemysł zbrojeniowy nie nadążał z produkcją broni. Bardzo ciężko było nadrobić 20 lat ograniczeń związanych z traktatem w Trianon w zaledwie 3 lata. To też nie ma się co dziwić, że węgierska armia była słabo uzbrojona jak na standardy nowoczesnej wojny i z tego też względu do Grupy Karpackiej wysyłane było uzbrojenie z innych jednostek. Taką wyróżniającą się jednostką w ramach Grupy Karpackiej był tak zwany Dzierża Test, czyli Korpus Szybki, który jednak ustępował swoim niemieckim i radzieckim odpowiednikom, bowiem składał się z często przestarzałych maszyn, które dodatkowo bardzo często się psuły. Ponadto w jego skład wchodziły jednostki kawaleryjskie, oddziały cyklistów, a także przestarzałe włoskie tankietki, które nijak nie pasowały do pola walki. Węgierskie oddziały zostały podporządkowane Grupie Armii Południe i razem z 17 Armią Niemiecką miały nacierać na Ukrainę. Nastroje w korpusie oficerskim na początku tej ofensywy były ogólnie raczej pozytywne. Przekonanie to zostało wzmocnione początkowymi zwycięstwami, które wojska osi odnosiły nad przeciwnikiem. Jednak dowódca Grupy Karpackiej, generał Ferenc Szombathely, w kontrze do prawie wszystkich przewidywał katastrofę. Co wyniknie z tego? Dobry Boże, co wyniknie z tego? Czy naprawdę tego potrzebowaliśmy? Uwikłać się w tę awanturę? Mówił. Już w sierpniu okazało się, że pobicie Związku Radzieckiego nie będzie takie łatwe, jak zakładano. Po przejściu przez Karpaty i Dniestr, pod koniec lipca, Korpus Szybki doświadczył ciężkich walk z Sowietami w okolicach Bugu. Już 3 lipca generał Bela Miklosz raportował. Potrzebujemy od 8 do 10 dni odpoczynku oraz czas na naprawę sprzętu. Serca i płuca członków brygady rowerowej są zniszczone. Ofensywa trwała 32 dni bez przerwy. Jeden z członków wspomnianej brygady rowerowej po przebadaniu swojego oddziału przez komisję wojskową napisał. Stwierdzili, że około 2/3 osób miało powiększone serca, prawdopodobnie z powodu wysiłku wynikającego z długiej i niewiarygodnie trudnej trasy przebytej na rowerach,
podczas której musieliśmy trzymać tempo, by utrzymać kontakt z niemiecką piechotą, która podróżowała nowoczesnymi samochodami. Generał Ferenc Szombathely w rozmowie z Istvánem Hortym, synem regenta Miklosza Hortiego, wyrażał swoje wątpliwości dotyczące węgierskiego udziału w kampanii. Cytat. Na początku września 1941 roku przekazałem regentowi memorandum, którego istotą było, że wojna z Rosją nie będzie blitzkriegiem, lecz długotrwałym, krwawym starciem, którego wynik był całkowicie niepewny. Nasi żołnierze, jeśli to możliwe, powinni zostać wycofani, zanim jeszcze bardziej zaangażujemy się w wojnę. Ponadto w rozmowie z jednym z młodszych oficerów twierdził: wiesz, nie mamy armii, mamy źle wyposażoną, biedną ludność wiejską. Dowódca Grupy Karpackiej słusznie, jak się wydaje, argumentował, że Węgry powinny zmniejszyć do minimum swój udział w tej wojnie, której wynik jest niepewny, i przygotować swoje siły do starcia w jakichś lokalnych konfliktach, które, jak przewidywał, wybuchłyby po zakończeniu Wielkiej Wojny na Wschodzie. Przede wszystkim chodziło tutaj o potencjalne konflikty graniczne z sąsiadami, a więc ze Słowacją, Chorwacją i Rumunią, które mimo przynależności do osi miały z Węgrami bardzo świeże spory terytorialne i które zresztą w maju 1942 roku podpisały deklarację przyjaźni, która przypominała trochę w swojej funkcji małą Entente, i jej celem było okrążenie Węgier. Horthy odwołał ze stanowiska szefa sztabu generalnego Herika Werta, który chciał całkowitej mobilizacji armii węgierskiej i wysłania jej na wschód. I mianował nim właśnie wcześniej wspomnianego Ferenca Szombathely. Nowy szef sztabu narzekał na swoich kolegów z korpusu oficerskiego, którzy podobnie jak Wert byli bardzo proniemieccy. Pisał: ponieważ wysoko postawieni oficerowie i generałowie byli całkowicie proniemieccy, byłem w pewnym stopniu pod ich nadzorem. Wiedziałem, że zmiana postawy oficerów musi następować krok po kroku i często czułem, że te kroki przyszły zbyt późno, by zmienić tę zatrutą postawę. Wracając jednak do walk na froncie. Niektóre elementy węgierskiej armii zostały odesłane do domu na początku października. Ich znaczna część wzięła jeszcze udział w niemieckiej ofensywie na Ukrainie, której celem było osiągnięcie rzeki Doniec. Były jednak już tak wyczerpane walkami i rosyjską pogodą, że także i je odesłano do domu. Szandor Jakab, członek brygady rowerowej, tak opisywał początek rosyjskiej wyprawy. Bezwzględne błoto. Wszystko w nim tonęło, łącznie z naszymi zapasami jedzenia. Pewnego dnia było piękne, ciepłe jesienne popołudnie, następnego temperatury spadły do minus 18-20 stopni Celsjusza. Nasze mundury były cienkie, ręce i stopy zamarzały, nawet nasze pojazdy nie chciały ruszyć. Moje palce u nóg zamarzły, wymagały opieki medycznej. Wtedy wydarzył się cud. Nasza tęsknota za domem została wysłuchana. Wysłano do domu tak zwany korpus szybki wraz z nami. Wsadzono nas do pociągu w Berdyczowie, przez Słowację, przez Koszyce dotarliśmy do Mukaczewa. Na Boże Narodzenie i Nowy Rok dostaliśmy urlop i zostaliśmy wysłani do domów. Mimo dużych strat, około 4000 rannych i zabitych, a także strat materiałowych, jakie poniósł korpus, udało mu się w ciągu 80 dni pokonać odległość ponad 1000 km i odznaczyć się w niemieckim sukcesie na Ukrainie. Najlepiej o tym niech świadczą słowa generała Hota, dowódcy 4. Armii Pancernej, który pisał tak. Korpus szybki dzięki niezwykłym osiągnięciom przyczynił się do dużych postępów wojsk niemieckich w kierunku Dońca i powstrzymał przeciwnika przed okrążeniem niemieckich jednostek walczących na południe od niego. Uderzenie korpusu szybkiego, który był pierwszą jednostką, jaka dotarła do Dońca, nadało nowy impet ofensywie 17. Armii. Cena, jaką ponieśli niektórzy żołnierze za te sukcesy, była ogromna. Ich kondycja psychofizyczna była często zupełnie odmienna od tej z początku kampanii. Co gorsza, do społeczeństwa nie docierały pełne informacje o porażkach i stratach ich armii, które były blokowane nie tylko przez cenzurę, ale także przez fakt, że relatywnie niewielu Węgrów brało udział w kampanii 1941 roku. Znany jest jedynie jeden z takich incydentów stresu pourazowego węgierskiego żołnierza Szymona Kemena. Pewnej nocy jego żona znalazła go w kuchni pośrodku potłuczonych naczyń i spytała, co robi, on odpowiedział: czy nie słyszysz straszliwego ostrzału i strzałów? Popatrz, ile jest martwych, rannych, cierpiących. Popatrz na moje ręce całe pokryte krwią, bo zabijałem, mordowałem. Drogi Jezu, wybacz mi.
Nie chciałem zabijać, masakrować ludzi. Zabrali mnie tam, włożyli broń do moich rąk, wydali mi rozkazy. Co miałem robić, biedny, nieszczęśliwy człowiek? Nie mogłem zrobić niczego innego. Musiałem być posłuszny. Popełniłem straszliwy, wielki grzech. Drogi Jezu, wybacz mi. Żona oczywiście zadzwoniła po lekarza, który przybył następnego dnia i powiedział jej: niestety widzimy to dość często. Obecnie co piąty żołnierz wraca z wojny w takim stanie. Na co żona tego żołnierza odpowiedziała tak: Boże mój, co ci żołnierze musieli zobaczyć na froncie, że ich duch został złamany w taki sposób? Z ważniejszych wydarzeń w 1941 roku warto wspomnieć o brytyjskim ultimatum dla rządu węgierskiego, które nakazywało wycofanie wszystkich oddziałów z terenu Związku Sowieckiego. Po jego niespełnieniu rząd Jego Królewskiej Mości wypowiedział wojnę Budapesztowi 5 grudnia. Jeszcze ciekawsze wydarzenie miało miejsce 10 dni później, już po japońskim ataku na Pearl Harbor i niemieckiej deklaracji o wypowiedzeniu wojny doręczonej do Waszyngtonu. Rząd w Budapeszcie znalazł się pod przemożnym naciskiem swojego sojusznika z Berlina, który nalegał, by także i Węgry wypowiedziały wojnę USA. Co ciekawe, sam Roosevelt nie przekazał tej deklaracji do amerykańskiego kongresu aż do 2 czerwca, gdyż uważał, że była ona wymuszona przez Hitlera. Tego samego dnia kongres ogłosił stan wojny z Węgrami. Był to też pierwszy moment, w którym węgierska opinia publiczna zaczęła na poważnie myśleć o możliwości przegrania wojny przez państwa osi. Ciano zanotował w swoim dzienniku: niezadowolenie panujące wśród Węgrów dobrze oddaje dowcip krążący po Budapeszcie. Węgierski minister wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym, ale dyplomata przyjmujący to oświadczenie nie najlepiej orientuje się w sprawach europejskich, więc zaczyna zadawać pytania. Czy Węgry są republiką? Nie, są królestwem. A więc macie króla? Nie, mamy admirała. A zatem macie flotę? Nie, nie mamy dostępu do morza. Ale macie żądania? Tak. Wobec Ameryki? Nie. Wobec Anglii? Nie. Wobec Rosji? Nie. Wobec kogo są więc te żądania? Wobec Rumunii. Wypowiedzieliście więc wojnę Rumunii? Nie, proszę pana, jesteśmy z nią w sojuszu. Ciano kwitował. W tej serii paradoksów jest wiele prawdy. Po przegranej pod Moskwą, która wiązała się z dużymi stratami armii niemieckiej, nowym, letnim celem ofensywy miały być złoża ropy na Kaukazie, które pomogłyby uzupełnić niedobory tego surowca, które wciąż gnębiły niemiecką armię i gospodarkę. Niemcy wiedzieli, że bez większego zaangażowania swoich sojuszników sami nie zgromadzą wystarczających sił, by móc pokryć front o długości kilku tysięcy kilometrów. Z tego względu z Berlina wychodziły coraz większe naciski, by przekonać swoich sojuszników, by ci bardziej zaangażowali się w kampanię na wschodzie. Jeszcze w grudniu Hitler wysłał list do regenta Hortiego o takiej treści: moje szczere życzenie, Wasza Ekscelencjo, to aby jednostki węgierskie mogły ponownie uczestniczyć w decydującej walce na wschodzie w nadchodzącym roku. Szombathely bardzo obawiał się niemieckich planów. Pisał: jeśli dotąd ich stosunek do nas był taki, że jeśli chcieliśmy brać udział w wojnie, to mogliśmy to robić teraz. Pod koniec 1941 roku nagle zmienili dobrowolny udział w obowiązek. Ostatecznym gwoździem do trumny dla węgierskich żołnierzy była wizyta Ribbentropa w styczniu, który wprost poinformował Hortiego, że Rumunii, aby wziąć udział w kampanii na wschodzie, postawili warunek, że zrobią to, jeśli Węgrzy się także w nią zaangażują. Dodał, że jeśli odpowiedź Węgrów będzie przecząca, to Hitler się rozzłości, co będzie mogło skutkować negatywnymi dla Węgier decyzjami terytorialnymi. Oczywiście chodziło tutaj o przynależność północnej Transylwanii. Węgrzy nie chcieli jednak wysyłać całej armii, ale ich siły będą większe niż w 1941 roku. Ta odpowiedź zadowoliła Ribbentropa. W styczniu 1942 roku przyjechał do Budapesztu marszałek Wilhelm Keitel, by rozmawiać z węgierskim szefem sztabu, generałem Ferencem Szombathelym, o konkretach. Niemiec zażądał udziału w kampanii na wschodzie, ku przerażeniu swojego interlokutora, przynajmniej jednej całej armii. Mówimy o ponad 200 tysiącach ludzi, co stanowiło około 1/3 węgierskich sił zbrojnych. Na uwagi swojego węgierskiego kolegi o potężnych brakach w ekwipunku madziarskiej armii, ten odpowiedział tak: uzbroimy węgierskie oddziały tak, aby były równe wyposażeniem niemieckim po ich przybyciu na obszar walki. Obietnica, której Niemcy nigdy nie mieli spełnić,
Nie dlatego, że nie chcieli, ale dlatego, że nie byli w stanie. Ten sprzęt, który Niemcy przekazali swoim sojusznikom, był przestarzały. A co więcej, Węgrzy z powodu jego nieznajomości mieli problem z jego obsługą. Największym problemem było to, że Niemcy przydzielali tym dywizjom zadania, przynajmniej w defensywie, które spełniały ich niemieckie odpowiedniki. Podczas gdy rzeczywista siła węgierskich lekkich dywizji była gdzieś na poziomie niemieckiej brygady. Wydaje się, że niedoekwipowanie sojuszników Niemiec, szczególnie braki w broni przeciwpancernej, były jedną z przyczyn katastrofy nad Donem, która miała wydarzyć się kilka miesięcy później. Sombath Hay obawiał się nie tylko braków w ekwipunku, ale także braku przygotowania psychicznego żołnierzy i oficerów do walki tak daleko od domu. Jednak ostatecznie strach nie tyle przed odwróceniem postanowień drugiego arbitrażu wiedeńskiego, co przed całkowitą okupacją Węgier przez niemiecką armię sprawił, że Węgrzy przystali na te propozycje. Sombath Hay pisał potem: właśnie straciliśmy naszą niezależną armię węgierską, a wraz z nią naszą niepodległość. Horthy natomiast tak wypowiadał się o Niemcach: to dzielny naród, który podziwiam, ale Niemiec zawsze jest nie do zniesienia. Wyprany z taktu i chamski. Zaraz po wyjeździe Keitla rozpoczęła się mobilizacja drugiej węgierskiej armii. Mobilizację przeprowadzono na terenie całego kraju, chociaż starano się oszczędzać młode roczniki, które uważano za najcenniejsze. Większość żołnierzy stanowili rezerwiści między 30 i 45 rokiem życia, co z żalem komentował Iwan Boldizar, jeden z powołanych 30-latków. Wszyscy mężczyźni są w grupie powyżej 30 lat. Horthy chciał zatrzymać młodszych w domu. Byłem najmłodszy. 30 urodziny miałem obchodzić na froncie. Każdy idący na front jest pewien, że umrze. Mniejszości narodowe nie przekraczały 20%, a więc w armii było mniej procent mniejszości narodowych niż stanowił ogół populacji Węgier. Ci żołnierze pełnili głównie funkcje tyłowe. Nie tylko dlatego, że często nie znali węgierskiego, ale też dlatego, że węgierskie dowództwo im nie ufało. Ponadto ich straty wyniosły około 7% stanów wyjściowych, a więc wydaje się, że te dane zadają kłam późniejszym oskarżeniom z okresu komunizmu, że pobór był dokonywany z przedstawicieli zbędnych klas społecznych. List mobilizacyjny mógł być też formą politycznej represji, jak w przypadku Georgi Varu, który był politykiem z Transylwanii, a dla którego mobilizacja, jak sam zainteresowany uważał, była karą za sprzeciw przeciwko przywróceniu obszarów leśnych węgierskiej arystokracji, która lasy utraciła na skutek rumuńskiej reformy rolnej, gdy Transylwania Północna wchodziła jeszcze w skład Rumunii. Pisał: jak później usłyszałem, twierdzili, że my, młodzi przedstawiciele, nie zostaliśmy powołani, ale sami zgłosiliśmy się na front ochotniczo. To nie było prawdą. O ile mi wiadomo, to zostało to załatwione przez przywództwo partyjne Siedmiogrodu. Taka forma mobilizacji sprawiała, że ludzie w oddziałach nie znali się. Nie mieli też wspólnego doświadczenia z ćwiczeń. Z tego względu przed wyjazdem zafundowano im 6-tygodniowe szkolenia, które jednak nie mogły nadrobić braków, co odbiło się potem na sprawności bojowej niektórych jednostek. Bardzo mało czasu poświęcono też na praktyczne budowanie schronów i okopów. Coś, co będzie miało za kilka miesięcy fatalne skutki. Na dowódcę drugiej armii został wybrany Gustav Jany. Chciał złożyć rezygnację, jednak Horthy nie chciał o tym słyszeć. Doceniał on doświadczenie i apolityczność Janiego. Sam Jany o zadaniu węgierskich sił dowiedział się dopiero w maju podczas rozmowy z Hitlerem. Węgrzy mieli operować razem z Rumunami i rozdzielającymi obie zwaśnione nacje Włochami nad Górnym Donem i zabezpieczać flankę sił niemieckich. Był on również niezadowolony z braku wyszkolenia madziarskich żołnierzy, a także z powodu niedoborów sprzętowych. Jednak węgierskie naczelne dowództwo przekazało mu za Niemcami, że na froncie dostaną działa przeciwpancerne, a także, że znajdzie się czas, by doszkolić żołnierzy. W przyszłej kampanii miała o sobie dać znać słabość węgierskiego korpusu oficerskiego. Wielu z oficerów trafiło na front po latach spędzonych w pracy biurowej. Dodatkowo duże różnice społeczne między oficerami a zwykłymi żołnierzami sprawiały, że morale było niskie. Najsłabszym punktem armii byli dowódcy pułków i batalionów, którzy mieli tylko sporadyczny kontakt z oddziałami
i nie byli w stanie nadążyć za zmianami nowoczesnego pola bitwy, zwłaszcza w zakresie rozwoju technologicznego. Ich doświadczenie przygotowało ich do wojny podobnej do tej z okopów Wielkiej Wojny. I często byli oni zszokowani rzeczywistością prowadzenia dynamicznej wojny manewrowej, w czasie której trzeba było bardzo sprawnie koordynować użycie wielu rodzajów sił zbrojnych. Wielu z nich zupełnie nie było w stanie wytrzymać warunków tego nowoczesnego pola bitwy i w ciągu kilku miesięcy wracali do domu chorzy. O słabości Węgrów, a także innych swoich sojuszników wypowiadali się niemieccy generałowie, w tym m.in. Gerd von Rundstedt i Ewald von Kleist. Pierwszy z nich mówił o armii absolutnie rodem z Ligi Narodów. W jej skład wchodzili Rumuni, których oficerowie i podoficerowie byli jego zdaniem do niczego, Włosi, okropni ludzie i Węgrzy, którzy chcieli jak najszybciej wrócić do domu. Z kilkoma wyjątkami takimi jak Słowacy, pierwsza klasa, skromni, i rumuńskie oddziały górskie. Rundstedt uważał wszystkich za źle wyposażonych, źle uzbrojonych, źle wyszkolonych i całkowicie nieprzygotowanych do walk na Ostfroncie. Ewald von Kleist natomiast o sojusznikach wypowiedział się tak. Hitler powiedział, że musimy zdobyć pola naftowe do jesieni, ponieważ Niemcy nie mogą kontynuować wojny bez nich. Gdy zwróciłem uwagę na ryzyko pozostawienia tak długiego skrzydła nieosłoniętego, powiedział, że zamierza skorzystać z oddziałów z Rumunii, Węgier i Włoch, aby je osłonić. Ostrzegałem go, jak inni, że to ryzykowne poleganie na takich oddziałach, ale nie słuchał. Powiedział mi, że te oddziały będą używane tylko do utrzymania skrzydła wzdłuż Donu od Woroneża do jego południowego zakrętu, a także za Stalingradem aż do Morza Kaspijskiego, które jak twierdził są najłatwiejszymi sektorami do utrzymania. Węgrzy nad Donem. Węgrzy rozpoczęli przemieszczanie pierwszych elementów drugiej armii już w kwietniu. Jednak ze względu na trudności logistyczne często okazywało się, że oddziały po opuszczeniu wagonów już w Sowietach musiały maszerować 1000 km na miejsce zgrupowania. Po rozpoczęciu operacji Fall Blau pod koniec czerwca węgierskie jednostki wzięły udział w walkach z Sowietami na górnym odcinku Donu. Mimo ciężkich ubytków w stanach niektórych jednostek, ofensywa była zwieńczona sukcesem. Udało się przesunąć front na około 200 km z rzeki Doniec nad Don, a niemieckiej drugiej armii, która broniła lewego skrzydła Węgrów, udało się zająć Woronesz, przy okazji biorąc do niewoli dziesiątki tysięcy radzieckich jeńców. Choć nie tylu, ilu OKW się spodziewało, bowiem Stalin i Stawka nakazali odwrót, co uratowało wielu żołnierzy przed dostaniem się do niewoli. Tak więc Węgrzy, zajmujący pozycje defensywne nad Donem, robili to w momencie, kiedy wydawało się, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zwycięstwo Niemców. Problemem był fakt, że Węgrzy dostali do obsadzenia bardzo długą linię frontu liczącą około 230 km z wieloma zakolami, które tworzyła rzeka Don. Dodatkowo nie udało się w lecie, mimo licznych prób, zlikwidować radzieckich przyczółków na prawym brzegu rzeki. Każda z 9 lekkich dywizji piechoty obsadzała więc front o długości około 25 km, podczas gdy niemieckie zalecenia dla dywizji niemieckiej, a więc mającej o wiele większą wartość bojową niż jej węgierski odpowiednik, mówiły o 15 km. Węgrzy nie mogli obsadzić tak długiego frontu i niektóre odcinki można było tylko patrolować. Tak gigantyczne rozciągnięcie armii niemieckiej powodowało, że każde uderzenie sowieckie miało zdecydowanie większą szansę powodzenia. Na razie jednak ze względu na rozbitą Armię Czerwoną i niezamarznięty Don nie stanowiło to tak wielkiego problemu, ale w okresie zimowym miało się okazać zabójcze. Nastroje wśród węgierskich żołnierzy również nie były optymistyczne. Mimo tych początkowych sukcesów kapral István Balogh zapisał w swoim dzienniku pod datą 18 czerwca w momencie odjazdu swojego pociągu z Budapesztu tak. Matko Boska czuwająca nad Węgrami, módl się za nami i chroń nas od wszystkich grzechów i nieszczęść. Amen. Podczas odjazdu nastroje były bardzo mieszane. Od smutku poprzez strach przed rosyjskim stepem po momenty gorączkowego optymizmu. W niektórych wojskowych pociągach słychać było piosenki, wspominał później na przesłuchaniu inny Węgier. Żołnierze i oficerowie pili wino i było wesoło. Nikt nie wiedział, jak jest naprawdę na wojnie. 5 dni później kapral Balogh, przejeżdżając przez pole bitwy z poprzedniego roku, zanotował w swoim dzienniku. Wszędzie widać wciąż zniszczone rosyjskie czołgi. Patrzymy na nie i boimy się na myśl, że to czerwone piekło ruszy na Węgry. Dzięki Bogu, że zostało powstrzymane.
Mocno wierzymy, iż rozgromimy to czerwone niebezpieczeństwo dla Europy. 1 lipca w Iwanowce pierwszy raz usłyszeli wystrzały artyleryjskie. Wszędzie widać pozostałości po wypalonym niemieckim sprzęcie. Czy Niemcy zaczynają tracić swoje militarne szczęście? Z wiarą w Bogu ufajmy, że mimo kilku niepowodzeń szczęście będzie nam sprzyjało. Inny podoficer opisywał zniszczenia, które zobaczył przejeżdżając przez Kijów na miejsce zgrupowania swojej jednostki. Na głównej ulicy z obu stron mury były wysadzone, spalone domy sięgały do nieba, chociaż bardziej elegancka część miasta była stosunkowo nietknięta. Po drodze byłem zaskoczony, ile porzuconych traktorów można zobaczyć obok porzuconych i zniszczonych czołgów. To było gorzkie przeżycie widzieć zaniedbanych i cierpiących rannych, którzy czekali na dziedzińcu szpitala polowego, aby opatrzono ich rany i zaopiekowano się nimi. Jako dowódca posterunku kolejowego na szczęście musiałem jedynie zadbać o dostawę paszy dla koni i w ten sposób tylko z daleka słyszałem odgłosy strzałów nad Donem. Problemem, z którym mierzyli się węgierscy żołnierze, był też sposób, w jaki oficerowie ich traktowali. To wynikało m.in. z dużych różnic społecznych i często także intelektualnych między tymi grupami. I tutaj znowu można przytoczyć słowa Baloka. Pewien żołnierz podszedł do kolegi bez zezwolenia dowódcy swojego oddziału. Zanotował 3 lipca. Miał zostać powieszony, ale zamieniono mu karę na 8-godzinną nocną służbę wartowniczą, której wykonanie jednak odroczono. Natomiast powieszono 3 innych żołnierzy. Z przykrością stwierdzam, że jest tak, jak gdybyśmy żyli w średniowieczu. Rumuńscy, w cudzysłowie koledzy Madziarów, o czym mówiliśmy w rumuńskiej serii na naszym kanale, byli często poddawani karze chłosty, która na przykład w armii pruskiej została zniesiona wraz z reformami na początku XIX wieku. Wielu żołnierzy wyrażało swoje rozczarowanie brakiem w Rosji obiecanych im przecież przez oficerów łupów. Nawyk rabowania mają we krwi, zarówno Niemcy, jak i Węgrzy, wyznał naiwnie jeden z nich przed śledczym NKWD po dostaniu się do niewoli. Dobrze o morale węgierskiej armii jako całości pisał jeden z generałów. Nasza węgierska armia nadal nie zna siebie wystarczająco dobrze, aby ślepo wierzyć w swoją własną siłę, ale ta pewność siebie jest niezbędna, czy to w czasie wojny, czy pokoju. Węgierski obóz letniskowy i jesień nad Donem. Pod presją niemieckich armii Sowieci musieli wycofać się na lewy brzeg Donu. Utrzymali w węgierskim sektorze 3 ufortyfikowane przyczółki w zakolach rzeki. Zadaniem węgierskiej armii w lecie było zdobycie tych przyczółków, co było jednak mocno utrudnione ze względu na bagniste brzegi rzeki i fakt, że trzeba było te przyczółki atakować frontalnie. Od końca lipca do 15 września toczyła się seria bardzo krwawych bitew o przyczółki z bardzo dużymi stratami po obydwu stronach. Po początkowych sukcesach okazało się, że węgierska armia będzie musiała raczej bronić swoich pozycji, niż myśleć o wyeliminowaniu tych przyczółków. Sowieci szybko wyczuli jej słabość i próbowali poszerzyć swoje pozycje na prawym brzegu Donu. Dodatkowo Niemcy nie przysyłali obiecanego wyposażenia oraz żywności, a dodatkowo obiecane wsparcie artyleryjskie spóźniało się. Węgrzy byli coraz bardziej wyczerpani. Dowódca 3. Korpusu raportował: nie uważam, że moralny opór 7. Dywizji jest na tyle silny, aby dalej stawiać opór ciągle wzrastającemu naporowi przeciwnika. Jak już wcześniej pisałem, pożądane wycofanie dywizji. Georgi Varro pisał natomiast: miałem okazję rozmawiać z wieloma żołnierzami i oficerami 2. Węgierskiej Armii. I z tych słów wynikła jednomyślna opinia, że cała węgierska armia była ofiarą opuszczoną przez Niemców. Skarżyli się na brak broni, brak siły ognia w swojej artylerii, w przeciwieństwie do tej rosyjskiej. Mówili o moście, chodzi prawdopodobnie o brud przez Don, który leżał już poniżej poziomu wody. Dlatego nie był widoczny, ani nie mógł być zbombardowany. Ale Rosjanie mogli go łatwo przekroczyć i utrzymywać kontakt z pozycjami po prawej stronie Donu. Niemieckie wsparcie udało się uzyskać dopiero w sierpniu. Wtedy też radzieckie przyczółki zostały albo zlikwidowane, albo zmniejszone do postaci miniaturowych pozycji w zakolach Donu wokół Urow i Szczucie. Od 23 kwietnia do 1 października 2. Armia poniosła poważne straty. Wśród poległych, rannych lub zaginionych było około 1000 oficerów i 29 tysięcy żołnierzy. Utraciła 20% stanu jednostek liniowych, a także 20% korpusu oficerskiego, przede wszystkim oficerów młodszych i podoficerów. Straty w jednostkach liniowych
starano się uzupełniać poprzez wciąganie na etaty ludzi, którzy służyli w jednostkach tyłowych. Straty materialne były ogromne i mogły być zastąpione tylko niemieckim sprzętem. Ale Niemcy mogli przekazać bardzo niewiele, niecałe 50 dział przeciwpancernych. Żołnierze byli zgodni co do tego, że dostawy były niezadowalające i niewystarczające, co było częściowo spowodowane ograniczoną gęstością radzieckich linii kolejowych, które nie były w stanie zapewnić dostaw i były nękane przez działalność partyzancką. Węgrzy mieli także problemy z niemieckim jedzeniem, szczególnie z erzacami. Węgierscy kucharze nie wiedzieli, co zrobić z pudingami. Żołnierze mieli trudności z polubieniem sera wyciskanego z tub, pasty z sardynek, którą nazywali mięsem ślimaka, sztucznego miodu i słabej herbaty. Jesienią 1942 roku armia otrzymała węgierskie dodatki w postaci boczku, papryki i palinki. Konie były w jeszcze gorszym stanie. Z powodu braku paszy musiały być umieszczone około 100 km za linią frontu, a tylko kilka z nich pozostało na froncie, co oznaczało, że większość artylerii była niemobilna. Jednak szef sztabu generalnego nie miał odpowiedzi na problemy dręczące żołnierzy na froncie. Przestrzegał, że armia będzie musiała prawdopodobnie spędzić nad Donem zimę. W związku z raportem Sombatyjego, który bał się powtórki z końca I wojny światowej, gdy brakowało węgierskiego żołnierza w domu, Budapeszt zdecydował się ograniczyć wysyłanie uzupełnień na front wschodni, a raczej starano się rozwijać siły wojskowe na Węgrzech. Chociaż trzeba przyznać, że mimo iż w sztabie generalnym uważano, że wojna przeciągnie się na kolejny rok, a może i lata, to nie spodziewano się klęski, która miała niedługo spotkać wojska niemieckie. Po 15 września, przez kilka kolejnych miesięcy, front był względnie spokojny. Obie strony umacniały swoje pozycje i przygotowywały się na kolejne wydarzenia. Co ciekawe, niektórzy z Niemców po przedkampanijnym sceptycyzmie wobec Madziarów wypowiadali się na ich temat po letniej kampanii pozytywnie. Jeden z niemieckich generałów pisał we wrześniu: węgierskie oddziały zrobiły wszystko, na co były zdolne, aby zniszczyć opór i odzyskać utracone terytorium. Chociaż nieporozumienia, szczególnie między oficerami niższej rangi i żołnierzami, cały czas występowały. Część węgierskich oficerów, która była na przepustkach, opisała swoje doświadczenia z frontu przed decydentami w Budapeszcie. Cytat: to było ich odczucie, że zostali porzuceni jako ofiara całopalna. Artyleria jednostek węgierskich była słaba. Niemieccy sojusznicy byli aroganccy wobec nich i nie zapewniali oczekiwanego i koniecznego wsparcia powietrznego oraz czołgów. Czekali na zluzowanie z frontu w nadziei na daremną ulgę, mimo że nie było na to obecnie szans. Słyszeli od innych żołnierzy, zwłaszcza Niemców, że mają prawo do urlopu. Z listów, które otrzymywali, wiedzieli, że ich szczęśliwi znajomi, którzy nie zostali zmobilizowani do drugiej armii, żyją w domach. Dla nich było niezrozumiałe, dlaczego akurat oni zostali skazani na ten los. Z zazdrością patrzyli na członków kompanii robotniczych, ponieważ ci pracowali za linią frontu i nie byli narażeni na ogień rosyjskiej artylerii. Ponadto głównodowodzący drugiej armii Gustav Jany uważał, że jego armia jest fatalnie zaopatrzona i musi bronić zbyt długiego frontu, co sprawiało, że Don nie był prawdziwą przeszkodą. I mimo że obecnie Rosjanie nie wykazywali żadnych zamiarów ataku, to przy następnej takiej próbie mogli być w stanie przełamać front armii. Co warto nadmienić, ciężką sytuację zaopatrzeniową odczuwali także Niemcy, którzy mieli problemy z dostarczaniem zaopatrzenia do Stalingradu. Zaczęły się także pojawiać problemy z mniejszościami narodowymi w węgierskiej armii. Gdy sowieckie samoloty rozrzuciły ulotki w różnych językach narodowych, mówiące żołnierzom, aby nie umierali niepotrzebnie za Niemcy. Propaganda ta najlepiej działała właśnie na mniejszości narodowe. Najbardziej skłonni do dezercji byli wcieleni do wojska węgierskiego Serbowie i Rusini. Jak właściwie możemy ufać tym, którzy nie są Węgrami? Zapisał kapral Balog w swoim dzienniku. Wywiad Armii Czerwonej informował Moskwę, że kilka niewielkich grup tworzyło plany wspólnej dezercji jeszcze przed dotarciem na front. Kiedy Rosjanie atakowali, kryli się w swoich okopach i czekali na sposobność, żeby się poddać. Pewien dezerter Rusin z innego pułku, przesłuchiwany przez NKWD, opowiedział, że większość jego kolegów siedzi w okopach całymi dniami modląc się: Boże, zachowaj mnie przy życiu. Na ogół żołnierze nie chcą walczyć, ale boją się zdezerterować, ponieważ wierzą oficerom mówiącym im,
że Rosjanie zastosują wobec nich tortury i zastrzelą ich. Do największych problemów w armiach sojuszniczych należał bałagan. Pozycje frontowe ciągle były ostrzeliwane lub bombardowane przez własnych sojuszników. Boże, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ta bitwa była krótka, pisał dalej kapral Balok. Wszyscy nas bombardują i ostrzeliwują. Niecały tydzień później napisał: O Boże, zakończ tę okropną wojnę. Jeśli będziemy brać w niej udział jeszcze dłużej, nasze nerwy nie wytrzymają. Czy kiedykolwiek jeszcze spędzimy miłą niedzielę w domu? Czy będziemy mieli okazję oprzeć się o własną furtkę? Czy będą nas jeszcze w domu pamiętali? Morale tak bardzo podupadło, że węgierskie władze wojskowe zabroniły żołnierzom pisać listy do rodzin, aby nie wywoływać poważnych niepokojów w Budapeszcie. Przestało nawet działać przekupstwo. Do kolejnego ataku zachęcano żołnierzy najlepszym w miarę możliwości posiłkiem. Tabliczkami czekolady, konfiturami, smalcem, cukrem i gulaszem. Ale większość z nich dostawała potem silnych bólów brzucha, ponieważ człowiek nie jest zwyczajny takich posiłków. Rosjanie mają znakomitych strzelców wyborowych, napisał Balok 15 września. Nie daj Boże, żebym stał się dla nich celem. Przed nami są najlepsze rosyjskie oddziały, dodał źle poinformowany kapral. Są to syberyjscy strzelcy pod dowództwem Timoszenki. Marzniemy, ale to jeszcze nie zima. Co to będzie w zimie, jeśli tutaj zostaniemy? Dopomóż nam, błogosławiona dziewico, wrócić do domu. Notatka z następnego dnia. Jeszcze jedno błaganie do Boga i błogosławionej dziewicy. Była ostatnim zapiskiem. Te notatki pokazywały dobitnie, jak sytuacja coraz bardziej się pogarszała. Niemiecka katastrofa pod Stalingradem. 19 listopada Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę pod kryptonimem Operacji Uran i zamknęła w kotle elementy 6 Armii Niemieckiej oraz 3 i 4 Armii Rumuńskiej. Ponieważ druga armia nie miała pewności, czy Niemcy zatrzymają ich nad Donem, czy nie przemieszczą ich gdzieś indziej, podjęto tylko częściowe przygotowania do zimy. Przeceniono wielkość prac fortyfikacyjnych do wykonania i rozpoczęto budowę okopów późno, a kiedy już zaczęto je budować, to wtedy pogoda zaczęła być niesprzyjająca. Odzież żołnierzy była zużyta na około 25%, obuwie 40%, a Wehrmacht nie dostarczył obiecanej żywności. W kraju zbierano ciepłą odzież dla żołnierzy, a z inicjatywy różnych organizacji społecznych kobiety i dziewczęta robiły wełniane swetry dla mężczyzn. Zastąpienie strat armii i stopniowe odciążanie tych na froncie przyspieszyło w miesiącach jesiennych. Kraj miał minimalną ilość pozostałej broni, a sztab generalny martwił się coraz większą liczbą incydentów na granicach Siedmiogrodzkiej i coraz większą możliwością konfliktu z Rumunią. Iwan Boldizsár pisał w swoich wspomnieniach, jak jego pożegnanie przed powrotem do wojska było zdecydowanie gorsze niż pierwszy powrót w 1941 roku. Zwłaszcza, że jego żona sądziła, że wraca na stałe. Pamiętał, jak zastanawiał się, w jaki sposób można spojrzeć na front po zobaczeniu spokojnych warunków w Budapeszcie i palił się z gniewu. Cholera, oto jesteście, jedząc, pijąc i tańcząc, bawiąc się, oglądając mecze piłki nożnej, chodząc do kina, a jednocześnie nas wystawiają na mróz, abyśmy zamarzli lub ginęli w inny sposób. W wagonie kolejowym spotkał innych, którzy również byli na urlopie i mówili sobie nawzajem, że w domu było cudownie, ale lepiej by było, gdyby nie jechali na ten urlop. Spisali nas na straty. Te słowa powtarzaliśmy raz za razem. Spisali nas na straty. Walki partyzanckie. W 1942 roku obserwujemy postępującą brutalizację i radykalizację wojny na wschodnim froncie. Czego przejawem były coraz brutalniejsze działania, zarówno partyzanckie, jak i antypartyzanckie. Węgierski sztab generalny uważał partyzanckie działania wojenne za barbarzyński sposób prowadzenia wojny. Do kwietnia 1942 roku jednostki węgierskie były zdesperowane, aby tylko powstrzymać partyzantów. Z jednej strony wojna za liniami frontu przypominała wojnę na froncie z ostrzałem artyleryjskim z obydwu stron, umocnieniami partyzanckimi i bunkrami. Na przykład István Baumann, dowódca 46. Pułku Piechoty, zalecał zbombardowanie 5 wiosek, gdzie partyzanci przechowywali dużo jedzenia i amunicji. Od 16 do 24 kwietnia zbombardowano 15 miejsc, w których przebywali partyzanci. To skutkowało zabiciem około 1000.
Jeden z dowódców pułkowych tak opisywał walki z partyzantami w jednej z wiosek. Oddano strzały do węgierskiego patrolu z ukraińskiego domu. Patrol, lekceważąc niebezpieczeństwo, odważnie przystąpił do działania przeciwko zamachowcom. Ze względu na przykładnie odważne, lecz niewystarczająco ostrożne działania żołnierzy, patrol poniósł 2 ofiary śmiertelne i 1 ranną. Przy odpowiednich środkach ostrożności straty te można było zmniejszyć lub ich całkowicie uniknąć. W związku z powyższym przypadkiem pragnę ponownie zwrócić uwagę, że cenną węgierską krew należy oszczędzać poprzez właściwe zastosowanie odpowiednich środków ostrożności. Najskuteczniejszą metodą przełamania oporu, zwłaszcza w budynkach, jest użycie granatów ręcznych lub podpalenie budynku. Śmierć lub cierpienie towarzyszy mogło zwiększać gotowość żołnierzy do skrajnej brutalności. 22 kwietnia batalion, w którym służył Giulia Darozzi, zdobył 2 wioski. Żołnierze przeszukiwali dom po domu, w małych grupach, w poszukiwaniu partyzantów i broni, kiedy nagle granaty ręczne zostały rzucone na nich z jednego z domów. Trwające do późnej nocy walki, podczas których partyzanci otrzymali posiłki, skończyły się ranieniem 6 węgierskich żołnierzy. Ostatecznie batalion spalił całą wioskę. 2 dni później batalion Daruciego stoczył najcięższe walki, gdy otrzymał zadanie zdobycia i zajęcia wioski Lepesino z dobrze uzbrojonym oddziałem partyzanckim bez wsparcia lotniczego. Najwidoczniej dowódca batalionu wyciągnął wnioski z poprzedniego starcia, uznając, że najbezpieczniejszym sposobem na zdobycie i zajęcie miejsca jest zrównanie go z ziemią i zabicie całej jego ludności. Tym razem nikt nie przejmował się poszukiwaniem podejrzanych o partyzantkę, ani nie brakowało jeńców. Raporty niemieckiego oficera łącznikowego stwierdzały, że batalion poniósł straty w postaci 3 zabitych, 1 ciężko rannego i 1 lekko rannego podczas walki, w trakcie której wioskę spalono. Straty wroga były nieznane, a nikt nic nie wspomina o jeńcach. To samo wydarzenie jest szczegółowo opisane w dzienniku Daruciego. Opis jest dokładny, jeśli chodzi o liczbę zabitych i ciężko rannych z batalionu, a także dobrze opisany jest czas tych wydarzeń. Dziennik Daruciego wyjaśnia, co się tam wydarzyło. 24 kwietnia nasz batalion zaatakował wieś pełną partyzantów. Kiedy dotarliśmy do wioski, zostaliśmy ostrzelani z karabinu maszynowego z pierwszych domów. Oczywiście staraliśmy się jak najbardziej schronić w rynnach. Wtedy nasza kompania poniosła pierwsze śmiertelne straty. Zginął dobry chłopak. Następnie grupa natarcia ruszyła z karabinem maszynowym na czele. Partyzanci strzelali z rowu, nasz strzelec maszynowy padł. Został trafiony w głowę, zginął od razu. To był drugi, który padł, porządny węgierski chłopak. Kolejny z naszych towarzyszy upadł, stolarz z Pesztu. Był żonaty, odkąd byliśmy tutaj, urodziło mu się dziecko. Ranny to biedny chłopak z Pustajeczek. Da sobie radę, ale stracił lewą nogę. Jego lewe kolano zostało zniszczone przez kulę partyzanta. Nawet zwierzę nie mogłoby uciec z tej wioski, nie mówiąc już o człowieku. Jak słyszałem, już 17 wiosek zostało zrównanych z ziemią. Dalej pisał on w swoim pamiętniku. Partyzanci dokonują okropnej rzezi. Nie ma tu jeńców. Jeśli schwytają Węgra lub Niemca, okaleczają go przed egzekucją. Porucznika, który wpadł w ich ręce, rozebrali, a potem rozcięli mu uda, jakby to były kieszenie, i włożyli mu ręce w rany. Odcinają mu genitalia i wkładają je do ust jak cygaro. Robili to wszystko, gdy był jeszcze przy życiu. Było wiele podobnych przypadków. Oczywiście doszło do odwetu. Nasi żołnierze otoczyli wieś, gdzie byli partyzanci i bez litości podpalili ją, gdy ludzie byli jeszcze w domach, a potem wymordowali mieszkańców. Jest wiele takich spustoszonych wiosek. Takie działania musiały z kolei wywołać chęć zemsty ze strony ludności cywilnej, która zasilała szeregi partyzanckie. Z kolei zniszczenie wiosek wraz z ich mieszkańcami dodatkowo brutalizowało sowieckich partyzantów. Rozpoczął się złożony cykl eskalacji przemocy. Jak opisał to dowódca partyzantów, w reakcji na masakrę dokonaną przez żołnierzy węgierskiego pułku i niemieckiej kompanii pancerno-spadochronowej. Nasi zwiadowcy donieśli, że w Nowej Swobodzie przeżyło wielu poważnie rannych ludzi, którzy zdołali wyjść z wypełnionych ciałami chat i schronić się w ogródkach, rowach i wąwozach. Nasi pracownicy medyczni zostali wysłani pod osłoną grupy uzbrojonych w karabiny maszynowe, aby udzielić im pomocy. To, co zobaczyli w przesiąkniętej krwią Nowej Swobodzie,
dosłownie ich osłabiło. Wcześniej staraliśmy się dbać o dziewczyny, nie zabierać ich na zbyt niebezpieczne operacje, ale po tym, co zaszło w Nowej Swobodzie, było to niemożliwe. Mieliśmy ze sobą Galinę Borisenko, znakomitą pielęgniarkę. Po Nowej Swobodzie ta wysoka, energiczna, odważna dziewczyna gorzko płakała, jeśli nie brała udziału w akcji. Tak więc spokojni sowieccy mężczyźni i kobiety stali się straszliwymi mścicielami ludu. Jednakże unicestwienie partyzantów w działaniach bojowych było tylko jednym z filarów antypartyzanckiej strategii Wehrmachtu. Drugim było zdobycie zaufania miejscowej ludności. To, co wydarzyło się wiosną 1942 roku, było oczywiście niezgodne z tym celem. Niemieccy oficerowie polowi wskazywali również, że rabunki i głupia brutalność węgierskich oddziałów szkodziły popularności Wehrmachtu wśród miejscowej ludności i wspomagały rekrutację partyzantów. Z opisów niemieckich oficerów łącznikowych wynikało, że gdyby nie Węgrzy, Niemcy mieliby dobre relacje z miejscowymi mieszkańcami. Trzeba te raporty napisane przez tych oficerów interpretować jednak ze zdrowym sceptycyzmem. Stosunki między niemieckimi oficerami łącznikowymi a węgierskimi dowódcami były naznaczone wzajemną frustracją, która czasami osiągała poziomy powodujące załamanie się komunikacji. Co mogło wpływać na treść tych raportów? Zresztą sami Niemcy też święci nie byli. W niektórych batalionach frontowej II Węgierskiej Armii niemieccy oficerowie łącznikowi byli przez Węgrów nazywani komisarzami i politrukami. Co do samych niemieckich oficerów, ci z trudnością czekali na zakończenie swojej misji. Starano się zmieniać swoje nastawienie do partyzantów. Na przykład obiecywano złapanym partyzantom status jeńców wojennych. Jednak to nie przekonywało sowieckich żołnierzy do masowego poddawania się, zwłaszcza po tym, jak sowieckich jeńców wojennych masowo głodzono w niemieckich obozach jenieckich zimą. Wczesnym przykładem tego, co Koryk, czyli niemieckie dowództwo obszarów tyłowych armii, starało się osiągnąć, były działania grupy Möckel, rozpoczęte 30 maja 1942 roku. Grupa pod dowództwem niemieckiego pułkownika Möckela składała się z węgierskiego batalionu piechoty, batalionu werbującego się z sowieckich jeńców wojennych i miejscowej jednostki pomocniczej. W tych działaniach grupa twierdziła, że zabiła 108 prawdziwych partyzantów i świadomie powstrzymała się od podpalenia wiosek oraz strzelania do ludzi, którzy nie byli bez wątpienia partyzantami lub ich pomocnikami. Miejscowa jednostka pomocnicza odważyła się następnie wkroczyć głęboko w las, gdzie udało się jej zniszczyć wiele materiałów zgromadzonych przez partyzantów. Później schwytano także lidera partyzantów, który stał się użytecznym źródłem informacji. Dowództwo Koryku wyraziło swoje zadowolenie z wyników. Uważano to za idealny sposób walki z partyzantami. Najbardziej przydatną częścią grupy bojowej była jednostka pomocnicza, werbująca się spośród miejscowej ludności. Co ciekawe, ten przypadek również pokazał, że węgierscy żołnierze potrafili prowadzić operacje bez bezkrytycznych zabójstw, jeśli byli odpowiednio dowodzeni. Z takim działaniem, wraz z przybywaniem na front kolejnych oddziałów II Armii Węgierskiej, zaczęli się coraz częściej zgadzać węgierscy oficerowie polowi, na przykład István Baumann, który pisał: w ogólności członków partyzantki należy traktować z szacunkiem. Ten bardzo ucierpiały lud może zostać w pełni uspokojony co do naszych intencji tylko wtedy, gdy będziemy traktować ich ludzko, ale z surowością. W przyszłości będę surowo karcić wszelkie nadużycia i ekscesy przeciwko partyzantom popełnione przez węgierskich żołnierzy. Każdy żołnierz musi zrozumieć, że wszelkie nasze wysiłki i poświęcenia pójdą na marne, jeśli te rodzaje instrukcji nie będą przestrzegane. Warto zaznaczyć, że takie przemyślenia części oficerów nijak miały się do węgierskich rozkazów, z góry dotyczących traktowania partyzantów, które nie zmieniły się specjalnie przez całą wojnę. Pokonanie oddziałów partyzanckich musi być poprzedzone najbardziej bezlitosnym odwetem. Nie ma miejsca na pobłażliwość. Nieustępliwa surowość sprawi, że każdy zastanowi się dwukrotnie, zanim dołączy do partyzantki lub ją wesprze. Tymczasem łaska będzie postrzegana tylko jako słabość. Schwytani partyzanci po okazjonalnym przesłuchaniu muszą być albo natychmiast straceni, albo musi być z nich publicznie zrobiony przerażający przykład poprzez powieszenie ich w pobliżu wiosek. Cywilni pomocnicy partyzantów, którzy wpadną nam w ręce, muszą być traktowani w ten sam sposób. Najważniejsze jest,
aby jak najwięcej mieszkańców dowiedziało się o tej zemście. Walcząc z partyzantami, nie ograniczymy się do jedynie unicestwienia pojedynczych oddziałów i organizacji partyzanckich. Musimy ich pozbawić wszelkich możliwości ponownego zorganizowania i uzupełnienia swoich szeregów, a także wszelkich możliwości dostarczenia ludzi i materiałów. Co prawda te instrukcje nie mówiły wprost o niszczeniu i paleniu wiosek oraz mordowaniu wszystkich mieszkańców, ale często te rozkazy były właśnie nadinterpretowane w ten sposób przez dowódców polowych. Można się tu powołać na cytat Mao, który powiedział, że wsparcie ludności jest dla partyzantów tak ważne jak woda dla ryb. Do lata 1942 roku zarówno niemieccy, jak i węgierscy dowódcy wojskowi doszli do wniosku, że nie są w stanie złapać ryb, więc postanowili zająć się wodą. Jak widać, w najbardziej skrajnym przypadku pozbawianie partyzantów wsparcia ludności mogło oznaczać zniszczenie wiosek wraz z mieszkańcami. Również przeniesienie części populacji mogło działać. Zalecano deportację miejscowych z obszaru o szerokości 10 km wzdłuż pewnych odcinków kolejowych. Ostatecznie wzdłuż linii kolejowych miała być utworzona strefa bezpieczeństwa o szerokości 100 metrów, w której każdy mógłby być zastrzelony bez ostrzeżenia. W lipcu niektórzy dowódcy Wehrmachtu doszli do wniosku, że należy deportować wszystkich mężczyzn w wieku od 15 do 60 lat do obozów z obszarów kluczowych, aby pozbawić partyzantów zapasów żywności i bazy wsparcia. Po przesiedleniu ludności obszar mógłby być zniszczony. W operacjach Dreieck i Viereck przeprowadzonych pod niemieckim dowództwem w lipcu deportowano ogółem 15 tysięcy osób. W statystykach dotyczących strat wroga pojawia się również kategoria z bronią w ręku, co wskazuje, że pod koniec 1942 roku zrozumiano negatywny wpływ bezmyślnych zabójstw dokonywanych na ludności cywilnej, a także zaistniała gotowość i zdolność do rozwiązania tego problemu w praktyce. W grudniu 1942 roku dowództwo armii niemieckiej nakazało jednostkom w tyle zaprzestanie bezsensownego niszczenia wiosek i strzelania do mieszkańców, którzy nie należeli do oddziałów partyzanckich. Podkreślono, że kary zbiorowe mogą być stosowane tylko za zgodą dowódcy dywizji, gdy miejscowi dobrowolnie wspierają partyzantów. Takie zbiorowe kary obejmowały deportację i w przypadku obszarów, które nie były ekonomicznie użyteczne dla Niemiec ani Wehrmachtu, zniszczenie osiedli. Chociaż dowództwo II Armii Pancernej nie wymieniło jednostek węgierskich, mówiąc o bezsensownym niszczeniu, strzelaniu oraz samowolnym rekwizycjom żywności, wynikało to jednoznacznie z wszelkich raportów biur gospodarczych przedstawianych Grupie Armii Środek, że to właśnie działania węgierskich oddziałów najbardziej szkodzą interesom gospodarczym Wehrmachtu i Niemiec. Na przykład na terenie jednego obszaru węgierscy dowódcy wojskowi grabili ludność, a następnie sprzedawali zarekwirowane dobra i jedzenie lokalnym mieszkańcom po wyższej cenie. W takich miejscach zorganizowane pozyskiwanie zasobów i jedzenia dla Wehrmachtu było niemożliwe. Zimowa ofensywa Sowietów. Sytuacja pogarszała się w grudniu, kiedy Sowieci przeprowadzili ofensywę Mały Saturn, która zwinęła pozostałość armii rumuńskiej nad Donem oraz część włoskiej 8 Armii. Węgrzy spodziewali się ataku Armii Czerwonej już od świąt. Pod koniec grudnia Szombathely wysłał do generała Janiego telegram od Hitlera, w którym ten rozkazywał utrzymanie pozycji za wszelką cenę. Na tej podstawie Jani wydał rozkaz: nikt nie ma prawa się cofać, nie ma odwrotu. Co było zresztą sprzeczne z wizją Janiego, który preferował obronę manewrową. Hitler wydał dyspozycję, by wszelkimi sposobami udzielić wsparcia armii węgierskiej, która była kluczowa dla jakiejkolwiek stabilizacji frontu. Niestety, było to już o wiele za późno, by coś zmienić. I tak od 12 stycznia Sowieci rozpoczęli 3 z serii jesienno-zimowych ofensyw, tak zwana Operacja Woronesko-Charkowska. Sowieci mieli olbrzymią przewagę w artylerii, czołgach i lotnictwie, a zamarznięty Don nie stanowił żadnej bariery. Ataki na pozycje węgierskie wyszły z 2 przyczółków, których nie udało się zlikwidować i mimo że pierwszego dnia, mimo ceny ogromnych strat, zostały odparte, to już następnego czerwony walec zrolował pozycje defensywne Madziarów. 15 stycznia sztab operacyjny dowództwa armii zauważył, że nie będą w stanie odzyskać swojej pierwotnej linii frontu nad Donem, ponieważ brakowało im środków nie tylko do ataku, a nawet do skutecznej obrony. Jani poprosił o zgodę na odwrót, ale dowództwo powiedziało mu, że tylko Hitler może podjąć taką decyzję.
Do 16 stycznia Jani zdał sobie sprawę, że jeśli nie wycofa swoich, armia zostanie niepotrzebnie zniszczona. Niemcy rozkazali za wszelką cenę utrzymać linię Donu. Na sugestie jednego z oficerów zadzwonił następnie do Sombathego, a potem do Hortiego. Oboje byli zmartwieni, ale powiedzieli, że konieczne jest wykonanie niemieckiego rozkazu. Jani znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Musiał decydować pomiędzy absolutnym posłuszeństwem swoim przełożonym, a ochroną swoich oddziałów. Jego tragedią było to, że wybrał pierwszą opcję. Gdy 14 stycznia radziecka armia czołgów przełamała linię niemieckiego 24 Korpusu Pancernego, zagrażając od tyłu węgierskiej armii, było to wystarczającym powodem, aby dla uniknięcia okrążenia wycofać się pomimo zakazu, jak zrobił to chociażby Korpus Alpini. Wydaje się, że dowódca drugiej armii po prostu nie wytrzymał ciężaru odpowiedzialności, chociaż jego odwaga była bezsporna. Pozostał ze swoimi oddziałami, na własnej skórze doświadczając warunków i dzieląc ich los. Tego dnia napisał: muszę podkreślić, że wojsko robi wszystko, na co tylko jest zdolne. Tym odróżniał się od masy węgierskich generałów, ale również od niemieckich. Jego działania i podjęte kroki po 15 stycznia cechowała rozpacz i wahanie, chociaż można kwestionować, czy w krytycznych dniach 15 i 16 stycznia był ktokolwiek wśród sztabu generalnego węgierskiej Armii Królewskiej, kto byłby zdolny do podjęcia niezależnego kroku, szczególnie że rozkazy z Budapesztu, a także dyscyplina wojskowa mówiłyby podporządkować się Niemcom. Wreszcie, 17 stycznia o świcie, przy zgodzie grupy Armii B, Jani wydał rozkaz odwrotu dla 7 Korpusu Armijnego. Tak późny rozkaz oznaczał, że wojska były wielokrotnie atakowane i tylko z wielkim trudem udało im się przebić. Część odwrotu była osłaniana przez włoski Korpus Alpini, który rozpoczął swój odwrót 16 stycznia, nie informując o tych Niemców ani sąsiadów węgierskich. Wraz z sukcesami sowieckiej ofensywy i załamywaniem się jednostek węgierskich, Jani wydał nadzwyczajny rozkaz 24 stycznia, który miał go prześladować do końca życia. Druga armia straciła swą część, ponieważ z wyjątkiem nielicznych, wiernych przysiędze i obowiązkom, nie spełniła tego, co każdy mógł od niej oczekiwać. Wyjaśnił, że hańba polegała nie na przegranej bitwie, lecz na tchórzliwej ucieczce panicznie przerażonych oddziałów, przynosząc lekceważenie ze strony niemieckich sojuszników i ojczyzny. Rozkaz dalej mówił: nikt nie będzie mógł wrócić do domu, nie z powodu choroby, ran, odmrożeń. Wszyscy muszą tu dojść do zdrowia lub zginąć. Ten upokarzający rozkaz pochodził od załamanego człowieka. Dodatkowo rozkaz ten w świetle węgierskich regulacji wojskowych nie był bezprawny, bowiem dowódca mógł użyć wszelkich metod, by nie dopuścić do rozpadu swojej armii. A to groziło węgierskiej drugiej armii w obliczu wroga. Sam szef sztabu, Ferenc Sombathely, mimo iż całościowo starał się ukrócić nadużycia oficerów, to na początku 1943 roku był za użyciem najbardziej brutalnych metod przeciwko żołnierzom, którzy opuszczali bez rozkazu swoje pozycje i dezerterowali. Był to jednak niewątpliwie policzek dla oddziałów pod jego dowództwem i miał niezmierzone konsekwencje. Rozkaz ten dotarł do Niemców, miał być potem asumptem do ich twierdzeń o tchórzliwej postawie sojuszników. Nawet Rumuni przetłumaczyli go w południowym Siedmiogrodzie. 24 stycznia, gdy Niemcy postanowili wycofać drugą armię z frontu, nie było ani jednego słowa pochwały. Wręcz przeciwnie, zdawało się, że obwiniają za katastrofę węgierskich żołnierzy. Żołnierze i kompanie robocze przechodziły przez straszliwe cierpienia, cofając się pieszo w morzu śniegu. Niektórzy oficerowie używali brutalnych środków, aby powstrzymać wojska przed paniczną ucieczką, rozkazując strzelać w głowę tym, którzy dezerterowali. Ale dyscyplina traciła swoje znaczenie. Niektórzy żołnierze odpowiadali w duchu buntu, żądając, aby strzelano im w głowę, zamiast powoli zamarzać na śmierć. Odwrót Wehrmachtu był równie mało zorganizowany co węgierskiej armii, ale odbywał się po lepszych drogach i z użyciem większej liczby pojazdów mechanicznych. Jani szybko doszedł do siebie po poważnym załamaniu i później wycofał swoje dowództwo. 8 lutego w raporcie do szefa sztabu generalnego napisał, że odniósł wrażenie, że Niemcy używali Węgrów, nawet bez broni, do zabezpieczenia swoich jednostek. Jego wrażenie potwierdził los 3 Korpusu Armijnego. Gdy Sowieci zaatakowali go, został on odcięty od drugiej armii i bezpośrednio podporządkowany niemieckiemu generałowi porucznikowi Siebertowi, dowódcy niemieckiego
VII Korpusu Armijnego. Siebert, który rzekomo miał zdobyć stanowisko dzięki wpływom swojego nazistowskiego brata, ciągle zwlekał z rozkazem odwrotu swojego korpusu i nie pozwalał Węgrom dołączyć do odchodzących jednostek niemieckich ani korzystać z dróg przeznaczonych dla wojsk niemieckich. Postawa Sieberta i jego szefa sztabu była zauważalnie powściągliwa i niekomunikatywna. Z tego wyciągnęliśmy wniosek, że Siebert i szefowie sztabu starają się zakryć własne błędy pod niemieckim naczelnym dowództwem, obarczając winą węgierski III Korpus. Rankiem 2 lutego 1943 roku Sturm otrzymał informację od Sieberta, że jego wojska mogą wydostać się z okrążenia, kierując się na zachód, obszar, którego nawet Niemcy nie byli w stanie zdobyć. Niemcy, gardzący Węgrami, zdawali się poświęcać oddziały Sturma, aby siebie chronić. Wobec tego oczywiście niemożliwego do realizacji rozkazu, Sturm postanowił podjąć krok, który był przedmiotem dyskusji od tamtego czasu. Ogłosił, że jego jednostka nie jest w stanie wykonać niemieckich poleceń i uważał, że jedynym sposobem na uratowanie swoich wojsk jest pozwolenie im na rozpad na małe grupy i próbę pojedynczego przebijania się. W tym nieprecedensowym działaniu rozwiązał swój korpus i kazał każdemu zatroszczyć się o swój własny los. Ponieważ nie było jedzenia i amunicji, pozostawił żołnierzom, aby zdecydowali, czy się poddać, czy też spróbować przebić się przez rosyjskie okrążenie małymi grupami. Tak brzmiał jego ostatni rozkaz wydany 1 lutego. Trzeci Korpus od 12 stycznia uczestniczył w intensywnych walkach, ponosząc nadzwyczaj duże straty w zdobyciu pozycji wzdłuż Donu. Od przełamania pod Urywem został oddzielony od głównego ciała II Armii i podporządkowany Korpusowi Sieberta. W tej podporządkowanej roli, walcząc z Sowietami, dał dodatkowe 12 dni, które umożliwiły wycofanie się całej II niemieckiej armii. W bitwach węgierskie oddziały udowodniły nadludzką odwagę. Jednak narastający niedobór amunicji, braki w zaopatrzeniu żywnościowym i skrajnie zimowa pogoda złamały siłę obrońców. Od tego momentu staliśmy się jedynie obciążeniem dla niemieckiego dowództwa. Meldując o panujących warunkach, wielokrotnie prosiłem mojego przełożonego o wycofanie moich oddziałów na okres odpoczynku i przeorganizowania. Niestety nigdy się to nie wydarzyło. Zamiast tego musieliście wytrzymać bez amunicji, jedzenia i schronienia na gołym śniegu, cierpiąc w rosyjskie noce zimowe. Widziałem, jak wasza siła fizyczna i psychiczna stopniały i jak wszyscy zmierzamy ku pewnej zagładzie. Niemieckie dowództwo w trudnej sytuacji nie wydaje się być w stanie dostarczyć nam nawet podstawowych artykułów spożywczych. Dzisiaj otrzymałem rozkazy od generała Sieberta, aby przeprowadzić was na zachód od rzeki Olym, gdzie możemy przebić się na zachód, przebić przez rosyjską armię, czego wcześniej nie potrafiły dokonać w pełni wyposażone i zdolne niemieckie dywizje. Takiego rozkazu nie mogę wam przekazać. To bezsensowne, aby tysiące głodujących i pozbawionych środków do życia Węgrów ginęło, mając tylko 10 kul w zapasie. Niemieckie dowództwo w przeszłości stwierdziło, że przyjmie tych węgierskich żołnierzy, którzy chcą służyć im i będzie ich traktować równie dobrze, co osoby innych narodowości, które walczą dla nich. W historii węgierskiego narodu już wcześniej zdarzało się, że pod wodzą odważnych dowódców jednostki przebijały się i osiągały niewiarygodne cele. Dlatego muszę dać każdemu z was moc decydowania o własnym losie, ponieważ nie mogę zapewnić wam jedzenia ani amunicji. Kraj zawsze będzie pamiętał o swoich dzielnych synach, których podobny los dotknął tylko nielicznych w narodzie węgierskim. Niech Bóg będzie z wami, węgierskimi żołnierzami. Tom miał rację, oceniając sytuację jako tragiczną, ale w wyniku jego rozkazu jego wojska rozpadły się całkowicie. Niektórzy historycy uznają, że to polecenie było tak naprawdę zakamuflowanym rozkazem do przebicia się, jednak nigdzie w nim nie ustalonego miejsca zbiorczego. Warto też dodać, że na przykład resztki 9. Dywizji Lekkiej pod dowództwem pułkownika Zoltana Forkasza skutecznie zdołały przebić się na południowo-zachodnim skrzydle, podążając za niemieckimi oddziałami, co wówczas uważano za niemożliwe. Sztab Sturma próbował przekonać go, aby pozostać w jednostce, ale był zdesperowany, chory i pozbawiony ducha walki, niezdolny do działania. Część wojsk została ostatecznie uratowana, ale po niewyobrażalnych koszmarach. Niektórzy wyżsi oficerowie Korpusu Armijnego zdecydowali się pozostać z oddziałami i spróbować wydostać się, ale mieli zezwolenie tylko na korzystanie z drogi równoległej do głównej, używanej przez Niemców. Sturm i jego niewielki sztab próbowali uciec na zachód. Dwaj jego oficerowie,
Jeno Szarkan i Zoltan Buzinkaj popełnili samobójstwo, a dwa dni później z zamrożonymi nogami Sztom dostał się do niewoli rosyjskiej. Przewieziony do punktu dowodzenia, Sztom był opiekowany przez lekarzy i pielęgniarki w białych kitlach. 6 lutego, gdy on i jego towarzysze byli transportowani, zobaczyli ponury widok resztek drugiej armii. Setki zamarzniętych trupów przy drodze. Dla Sztoma było to dowodem na to, że to, czego od nas wymagało niemieckie dowództwo, było nieludzkie. Jego doświadczenia umocniły jego przekonanie, że druga armia poniosła takie same straty z powodu nieelastyczności niemieckiego dowództwa, co z ręki wroga. Jeden z żołnierzy węgierskich, Iwan Boldizar, opisał odwrót swojej jednostki przy temperaturze minus 38 stopni Celsjusza. Wszyscy oficerowie uciekli. Ostatni podporucznik 16 stycznia. Widziałem, jak zabierają swoje rzeczy w prywatnych samochodach. Jako najwyższy rangą członek jednostki przejąłem dowodzenie i postanowiłem otworzyć magazyn, w którym przechowywane były towary. Był on pełny futrzanej odzieży, futrzane czapki z klapami, długie futrzane płaszcze, futrzane buty, a także konserwy. Moja jednostka miała tylko jeden samochód ciężarowy, ale później znaleźliśmy zepsuty niemiecki samochód ciężarowy i naprawiliśmy go, aby wszyscy mogli nim jechać. Mieliśmy szczęście, że nie musieliśmy iść pieszo. W przeciwnym razie dołączylibyśmy do wszystkich tych, którzy zamarzli na drodze. Zakończenie. Bitwa o liczbę ofiar rozpoczęła się już podczas wojny. Pierwsze oficjalne informacje opublikowane pod koniec stycznia 1943 roku nie zawierały żadnych danych dotyczących strat, powołując się na braki dostatecznych informacji. Jednak potępiły alarmizm wśród ludności i plotki rozpowszechniane przez wrogą propagandę. Stwierdzono, że to zwykłe kłamstwo propagandowe, iż druga armia została zniszczona. Sztab generalny, opierając się na raportach o stratach z maja 1943 roku, szacował straty na 42 tysiące żołnierzy, 28 tysięcy rannych i na podstawie oficjalnych radzieckich raportów o jeńcach wojennych 26 tysięcy jeńców wojennych. Po wojnie zaczęły krążyć większe liczby. Podczas procesu Janiego prasa opisywała byłego dowódcę jako mordercę 200 tysięcy węgierskich żołnierzy, 150 tysięcy węgierskich piechurów oraz 140 tysięcy Węgrów, którzy zginęli pod Woronerzem. Oprócz strat, pogoda pojawia się jako powtarzający się leitmotiv w tych publikacjach. Ekstremalnie zimna pogoda spowodowała śmierć niezliczonych żołnierzy, którzy byli pozbawieni odpowiedniego ubrania i stali się osłabieni. Temperatura podawana jako minus 45 i 50 stopni Celsjusza wydaje się być jednak przesadą przywoływaną w literaturze wspomnieniowej i prasie. Ponadto armia, co może nawet gorsze, utraciła 80% swojego sprzętu, który jak pamiętamy był gromadzony z wielką trudnością i najczęściej ściągany z innych jednostek, które zostały na Węgrzech. W tym prawie całą artylerię i sprzęt pancerny. Większość resztek armii wróciła do domu na początku maja. Dowódca drugiej armii Jani wraz z małą grupką oficerów został powitany na stacji kolejowej w Budapeszcie 1 maja, a następnie przeszedł na emeryturę i został usunięty z życia publicznego. Powracający żołnierze byli przez pewien czas trzymani w izolacji, gdyż rząd próbował zatuszować skalę strat, ale w całym kraju było łatwo dostępne transmisje radiowe z Moskwy, Koszut Radio, które prowadziło emisję po węgiersku, a także programy w języku węgierskim nadawane z Anglii. I tam na temat katastrofy na froncie wschodnim mówiono bardzo dużo. Klęska miała otrzeźwiający wpływ na węgierski naród. Większość ludności nie pałała sympatią do wojny. Nie było jasne, co współudział Węgier miał wspólnego z interesem narodowym. Ani zwykły żołnierz, ani jego rodzina, ani pracownicy przemysłowi nie byli szczególnie zainteresowani krucjatą przeciwko bolszewizmowi. Ostatecznie ta katastrofa armii nad Donem podkopała morale społeczeństwa. Wspólna kampania z Niemcami nie przyniosła nowych pieśni marszowych czy mitów. Gorycz była szczególnie silna właśnie wobec niemieckiego dowództwa, które użyło węgierskich żołnierzy razem z innymi małymi sojusznikami, by poświęcili się jako mięso armatnie w celu osłonięcia niemieckiego odwrotu. Hitler i inni krytykowali węgierską armię, ale sam Jani zauważył, że Niemcy wydają się powierzać węgierskim siłom zadanie ochrony niemieckich jednostek, które jest ponad ich siły. Warto na koniec dodać, że wysiłek Węgrów nie poszedł na marne. O ile wojska sowieckie zyskały sporo terytorium, ich wskaźnik strat był nawet wyższy niż obrońców, co potwierdza fakt, że nie mogli kontynuować swojej ofensywy.
To dzięki heroicznej postawie Madziarów, ale także Włochów, którzy opóźniali pochód Armii Czerwonej na zachód, udało się Wehrmachtowi wycofać i przeorganizować swoje oddziały na południu. Faktycznie Wehrmacht przejął inicjatywę już w marcu, zdobywając Charków 15 marca i odepchnął Armię Czerwoną z powrotem nad Doniec. Niemcom starczyło sił na przeprowadzenie jeszcze jednej letniej ofensywy, tak zwanej bitwy na Łuku Kurskim, która jednak po pewnym czasie się załamała i Wehrmacht musiał bronić się przed radziecką kontrofensywą. Od tego momentu inicjatywa strategiczna bezwzględnie znajdowała się w rękach radzieckich. Rozkazy generała Janiego, wydane 12 marca 1943 roku po zapoznaniu się z wszystkimi faktami, stanowiłyby najbardziej odpowiednie zakończenie historii II Armii i rehabilitację samego generała. Z dumą możemy stwierdzić, że ostatnim żołnierzem opuszczającym Don był węgierski Honwed. Jednostki 9 Dywizji opuściły swoje pierwotne pozycje dopiero 26 stycznia jako tyły tyłów 2 niemieckiej armii, by wycofywać się do wyznaczonego przez dowództwo obszaru. Niniejszym składamy tysiącom zabitych i rannych nasze uznanie. Niech chwała i podziękowania towarzyszyć będą ich imionom i również tym mężczyznom, których Wszechmogący przyprowadził z powrotem do domów, a którzy odważnie wypełnili swoje obowiązki. Nawet Niemcy na wiosnę po uspokojeniu sytuacji i rozmowach sztabowych z dowództwem węgierskim wydali swój rozkaz. Nasz stosunek do Królewskiej Armii Węgier, który z relatywną jak na Niemcy obiektywnością mówił o wydarzeniach z początku 1943 roku. Musimy uznać fakt, że w pewnych miejscach stawiano długotrwały i zacięty opór, jak w przypadku 20. Dywizji Lekkiej, 13. Dywizji Lekkiej i 19. Dywizji Lekkiej. Prawdopodobnie będziemy mogli podać do tych przykładów kolejne, gdy dowiemy się więcej o sytuacji. Po wojnie generał Jani dobrowolnie wrócił z okupowanych przez USA Niemiec do okupowanych przez Sowietów Węgier. Przed powrotem powiedział przyjacielowi: wrócę do domu, by umrzeć tak, jak zrobili to moi żołnierze nad Donem. I tak nie stracą, wiem o tym, ale wezmę winę za siebie, za wszystko, więc moja śmierć oczyści resztę moich dowódców polowych z prześladowań. Po powrocie do Węgier stanął przed sądem jako zbrodniarz wojenny. Miał rację tylko w 50%. Owszem, został stracony przez pluton egzekucyjny, ale jego śmierć nie uniewinniła nikogo. Wielu jego dowódców polowych także było prześladowanych i skazywanych na śmierć, albo więzionych przez kontrolowane przez komunistów władze Węgier. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli doceniasz naszą pracę, wejdź na patronite.pl/beczkaprochu. Do usłyszenia.